Michał, jesteśmy na świeżo, można powiedzieć na gorąco po Twojej prezentacji podczas Forum Pomp Ciepła redakcji Globe Energia. Ty mówiłeś o współpracy systemów fotowoltaicznych z pompami ciepła. My w tej chwili znajdujemy się w takim ciekawym momencie, bo mniej więcej za miesiąc chodzi nowy system rozliczania energii, tak zwany net billing. Powiedz mi, czego należy się spodziewać, szczególnie właśnie w kontekście współpracy między instalacją fotowoltaiczną a pompami ciepła? Bartku, może zacznijmy od tego. Pompa ciepła, nawet pomijając tutaj fotowoltaikę, jest obecnie, myślę, chyba najbardziej opłacalnym źródłem ogrzewania domków. Teraz jak zmienią się przepisy? Przede wszystkim wymusi to na użytkownikach instalacji większe skupienie się na tym, aby tą energię zachować w budynku. Tak? Do tej pory przy net meteringu, bo mówisz o nowym net billingu, rozróżnijmy do tej pory net metering. Beztroskie oddawanie energii do sieci jak najbardziej miało miejsce. Otrzymywaliśmy z powrotem 80 bądź 70% w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej. Pozwalało w zasadzie, czy skłaniało klientów do nieskupiania się na tym temacie praktycznie w ogóle. Poziom autokonsumpcji wynosił 20-30%, oczywiście wahał się średnio w skali roku i to wszystkim wystarczało. Teraz trzeba się będzie troszeczkę bardziej pochylić na tym, aby tą energię zatrzymać w budynku. Z tego, co mówisz, ja rozumiem, że kwestią najważniejszą będzie podejście do inteligentnego zarządzania energią, być może wykorzystania magazynów energii, wykorzystania nadwyżki w czasie produkcji. Czy to są tematy, które faktycznie będą nas dotyczyły już w momencie funkcjonowania systemu net billingu? Zgadza się, Bartku. Tak na dobrą sprawę Fronius od dawna stawiał na zarządzanie energią, które jest standardowym wyposażeniem każdego falownika Fronius. Mam tutaj na myśli zarządzanie sprzętowe, czyli wykorzystywanie dodatkowych urządzeń. Chociażby ładowarka przenośna samochodów Fronius Watt Pilot. Czy On Pilot, zaawansowany sterownik wszelkimi elementami rezystancyjnymi, grzałkami, panelami podczerwieni i tak dalej. To oczywiście hardware'owo jak najbardziej, ale pamiętajmy o czterech cyfrowych wyjściach z falownika, którymi za pomocą licznika Fronius Smart Meter i odpowiedniej konfiguracji możemy przekierowywać energię na cztery wyjścia, gdzie tak na dobrą sprawę to od nas zależy, jak sobie to wszystko skonfigurujemy i bez nakładu jakichkolwiek środków finansowych, poza oczywiście licznikiem, możemy sobie tą energię przekierowywać chociażby właśnie do pompy ciepła, więc możemy pompę ciepła traktować jako jeden z elementów zwiększania poziomu tak zwanej autokonsumpcji. Tak? Do tej pory wynosił on średnio 20-30% w skali roku. Myślę, że podniesienie go o chociażby 20-30% da już wymierne efekty. Niestety straciliśmy darmowy akumulator w formie chociażby operatora dystrybucyjnego. No i teraz wszystko w naszych rękach. Tak? Jak to wykonamy? Fronius jak najbardziej stawia tutaj naprzeciw kilka pomysłów, co z tą energią można zrobić. Czyli rozumiem, że taką odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed nami system net billingu, jest wykorzystanie przemyślanego systemu, przemyślanych urządzeń, w tym urządzeń marki Fronius. Dokładnie tak. Sprzedaż energii po cenach, zwłaszcza hurtowych, kiedy ją kupujemy po cenach detalicznych, będzie na pewno mniej opłacalna, więc ładujmy samochody, korzystajmy z baterii, grzejmy wodę, wykorzystujmy pompę ciepła. I ja się pod tym podpisuję. Dziękuję. Myślę, że również. Dzięki serdecznie, Bartku.